Uciekaj, James! Zrób zdjęcia! To może... To posłuży jako dowód do sprawy gwałtu. Ty skurczybyku, to ty tu świnio byłeś, co? Nawet nam żadnego prezentu nie zostawiłeś, chociaż z drugiej strony, patrząc na to, co przed chwilą wykonałeś, to już wolę, kurde, żadnych prezentów nie dostawać od ciebie. Tekstury twojego hełmu ci przez ramienie przechodzą. Jak się z tym, kurde, czujesz? Nie udawaj, że mnie widzisz. Już wyłącz latarkę, James! Ja pierdzielę, no co za idiota! Nawet, kurde, Daniel z amnezji taki głupi nie jest i wie, że jak się ukrywasz, to musisz siedzieć cicho! Ale dobra, spierdzielił. Śmierdziel. Gratulacje, James! Jesteś bardzo mądrym człowiekiem. Klucz na dziedziniec. Super. Ach. Po raz kolejny powiem, James to straszny nieogar. Ech. Jeżeli lubi takie maszkary, to co ja? Nie będę go oceniał. Zgwałcone na śmierć. Ja pierdzielę. Przez jakiegoś... cosplayera. Nikt by tak normalnie się nie ubrał. Dobra, szli dalej. To nie było wcale, a wcale dziwne! Bierz ten klucz i zamknij gębę, James. No kurde! O, okej. Okay. Jeszcze tam coś jest. Bierz to! Ha! Lepiej, żeby to nie było zamknięte. No. A, kolejne gówno. Kto chce dostać w łeb? Ty chcesz? A, dobra, patrzę najpierw na przedmioty. Dobrze, dobra nasza. O! No! I git. Napój. Ot, zarąbista nagroda za pokonanie głupiego przeciwnika. Bierz to. W sumie to ja się cieszę, że w tej grze nie będzie tych latających swołoczy, tych pterodaktyli z pierwszej części. One to były bardzo kłopotliwe. Co my tu mamy? Zdjęcie jakiejś pary. No i tylko to i się zostało z tej całej pary, tylko zdjęcie. Jestem James. Nie szanuję prywatności innych ludzi. Wparowuję do ich apartamentów i tyle. Naboje do pistoletu. Nie dość, że nie szanuję niczyjej prywatności, to jeszcze jest złodziejem. Nie, James. Nie, James. O, nawet się ze mną nie zgadzasz. Ale ja dobrze znam. Ja cię dobrze znam, człowieku. Znam ludzi takich jak ty. Shit. O, obrzygał mnie. Shit. No. 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 Już czuję ten zajebisty exp. O, dobra.
Kurde, gdybym nie zużył wcześniej tych napojów, to bym teraz miał 10. Dwucyfrowa liczba! Kto by się z tego nie cieszył? Ale nie, tu chyba dostaliśmy to, co chciałem. Więc możemy sobie iść. Tu będzie zamknięte. Więc na sam dół pójdziemy. Tak jest. I później pójdziemy na podwórko. Kurde, ten apartamentowiec to jest istny... O! Nie mogę otworzyć tych drzwi. Ciekawe dlaczego. Może dlatego, że są zabite dechami. Tu chyba też coś będzie fajnego. Chwila, moment. Nie! Okej. O, chwila. O! Zgrzewka oranżady. To by nam się przydało. Sześciopak gazowanego soku pomarańczowego w puszkach. Leżał w przejściu na piętrze. Użyj! Wygląda na to, że nie mogę tego tutaj użyć. A co cię... O Jezu, James! Ja pierdzielę, co cię powstrzymuje od wyjęcia jednej puszki, otworzenia jej i wypicia jej zawartości. Kurde! Nie mogę tutaj tego użyć. Ble. Całe szczęście wiem, gdzie mogę to użyć. Tam, gdzie te całe śmieci były. Na pierwszym piętrze. Jak tam się szło? Tędy. Jestem James. Jakbym znalazł sześciopak orężady na pustyni, to bym też go nigdy nie wypił i bym powiedział, że nie można tutaj tego użyć. Kij z tym, żebym zdechnął z pragnienia. Kij z tym, że raczej bym nie znalazł takiej zgrzewki na pustyni, ale hej. Ale z drugiej strony, kto wie, może jest przeterminowana czy coś, ale z trzeciej strony... Przecież te Actimele i to wszystko też jest przeterminowane prawdopodobnie. A to pijesz, James. Okej. Tędy. Tutaj. Kurde, James to lubi dziury. Co się dzieje? Jakiś przeciwnik jest tu? Nie. Tylko muzyka zaczęła grać z jakiegoś dziwnego powodu. Okej. Nie obrzygaj mnie! Ty też mnie nie obrzygaj! Okej. O, pewnie, wyrzuć do śmietnika zgrzewkę bardzo dobrej orężady, no. Gratulacje pomyślunku, James. Dobra, idziemy na dół. A? Znak zapytania? Nieważne. Idziemy. Co w tym śmietniku było? Za cholerę nie pamiętam, ale zaraz się przekonamy. O, moneta. Worek na śmieci jest rozdarty, a jego zawartość rozsypała się dookoła. Jakbyś, kurde, nie mógł... A nie, przecież on był zablokowany w tym szybie. Nie ma co. Wyciągam monetę, starzec. A to co? Ech, jakiś brukowiec. Rzecznik prasowy policji poinformował, że Walter Sullivan... Jeżeli graliście w czwórkę, to wiecie, o kogo chodzi. Zatrzymany 18 BM... 18 BM. Nie wiem, co to znaczy. Pod zarzutem dokonania brutalnego morderstwa na rodzeństwie Billim oraz Miriam Locaine. W
Wczesnym rankiem 22 popełnił samobójstwo w swojej więziennej celi. Gratulacje. Według oświadczenia policji Sullivan posłużył się w tym celu łyżką. Ugodził się w szyję. Gratulacje. Jeff the Killer, kurde, wymięka przy tym, przy czymś takim. Kurde, trzeba mieć jaja, żeby popełnić samobójstwo i poderżnąć sobie gardło łyżką. Co spowodowało przerwanie tętnicy, a w efekcie śmierć poprzez wykrwawienie. W momencie znalezienia go przez jednego z pracowników służby więziennej, Sullivan leżał już martwy. Łyżka tkwiła wbita na 2 cale w jego szyi. Ja pierdolę. Jak powiedział nam w wywiadzie dawny kolega Sullivana ze szkolnej ławki, który uczył się wraz z nim w rodzinnej miejscowości Pleasant River, Walter nie wyglądał nigdy na faceta, który byłby w stanie zabijać dzieci. Zawsze tak się zaczyna. Właśnie takie osoby mogą mieć najgorsze tajemnice w swojej psychice. I najgorsze rzeczy. Ale tak to już jest. Pamiętam jednak, że na niedługo przed aresztowaniem, w sumie ja też zawsze byłem spokojny. Kto wie, może jestem ukrytym psycholem i nikt o tym nie wie, nawet ja sam. W sumie to bym się nie zdziwił, jakbym któregoś dnia przez te zasrane creepypasty, któregoś dnia po prostu wyszedł na ulicę i wziął drewnianą dechę i bym wszystkich nią lał, tak jak James. Mamrotał ciągle dziwne rzeczy, jak próbuje mnie zabić, próbuje mnie ukarać. Monstrum, czerwony diabeł, wybaczcie mi, zrobiłem to, ale to nie byłem ja. Zrobiłem to, ale to nie byłem ja, no... Ech. Kolega Sullivana dodał pod koniec. Jeżeli zastanowić się nad tym, to Walter był jednak trochę walnięty. Idealne podsumowanie tego kolesia. Które także pasuje do Waltera z SH4. Co dostałem? Monetę, tak? Okej. Zobaczmy, co ja takiego mam. Moneta, starzec, klucz do wyjścia pożarowego. Klucz do drzwi dziedzińca. To pewnie tutaj można tego użyć. Zapiszę. Dobra. Godzina już. Ja pierdzielę. Jestem James. I mam kocie ruchy. Jej! Tu, ile dobrze pamiętam, drugą monetę znajdziemy. A było ich chyba ze 3 czy 4. Nie ma tu nic ciekawego. O, tutaj właśnie będzie gdzieś. O, ja pierdzielę, James! Tak, ukradnę wam wasze dziecko, śmierdziele. Kurde, nawet nie przeczytałem, jaką konkretnie monetę dostałem, ale nieważne. Ha, i co, myślicie, że mnie... Myślicie, że mnie dopadniecie, co? Myślicie, że jesteście tacy chytrzy? Nawet po schodach nie umiecie, kurde, chodzić. A? I co? Nic, kurde! Śmierdziel i tyle. Ha! I co? Łyso wam! Chwila. A, nie mogę się wam przyjrzeć, jaka szkoda. O, aż trzech! Aż trzech debili! Tu nawet wody nie ma! Jak możecie się tu nauczyć pływać? Mam nadzieję, że skoczycie tutaj kiedyś na główkę. To by było fajne. Kurde, James skoczył na bombę do tego pustego basenu, więc wy możecie na główkę. Właśnie. Moneta wąż, dobra jest. Tutaj. O, na dzień dobry. Zamknięte, znaczy no... Widać, że zamknięte. Też widać, że zamknięte. O! Shit! Dobra, masz wpierdziel. Gdzie jesteś? O! No ja pierdzielę, James! Walnij go! Leży i kwiczy. Thank you.
naboje do pistoletu. Jestem James i mam kocie ruchy. Ej, nie chciałem, żebyś się odwrócił. Chciałem, żebyś potańczył. Czemu miałbym kazać ci to robić? Nie rozumiem tego. Każdy ma swoje słabości. Tędy? Teraz otwarte. Gdzie teraz zawędruję? Wrócę się. O Jezu! Czemu już nie biegasz, James? Podczas celowania. Jej! No, i co, myślałeś, że mnie obrzygasz? Nic z tego, jestem dla ciebie za szybki. Zamknięte. No pewnie. Zamknięte. A nie. O! Shit, wiem co tu będzie. Chwila. Kurde, zakryłbyś tą szczelinę tam. Jej! Kolejna postać. Ta, na pewno, to pewnie ty stoisz za tymi potworami. Ja znam takich ludzi. No, nareszcie wiemy, jak się James nazywa. Czy może czasem... Czy czasem może w liście nie było to napisane? Ale to... Co to za głupie pytanie? Kto by chciał być przyjacielem takiego kurde... takiej cholery? Z trójkątnym łbem. A wydaje mi się, że jest bezpieczne, bo tu nie ma żadnych przeciwników, James. Something just brought you here, right? Pewnie. Yeah, you could say that. Ta toaleta mnie przywiodła do tego miasta. Ona rozumie moje uczucia. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. Nie martw się, mój kibelek mnie ocali. Jeszcze nie sprawdziłem jednego pomieszczenia tam. Tak więc nie wychodź, James, jeżeli tu jeszcze nie skończyliśmy. A? Czy mi się zdaje, czy to już inne miejsce jest? Chwila, moment. Eddie, are you okay? Yeah, I guess. A nie, chwila, moment. Nie, nie, nie. Dobra, to jest cały czas to mieszkanie. Ja myślałem, że tamto było mieszkanie, a my na korytarz tu się wydostaliśmy. I myślałem sobie, co tu kurde się dzieje? Przecież to tak nie wyglądało, nie było takie małe. Co to ja, kurde, chciałem zrobić? Myślałem, że tutaj coś będzie. Okej.
Mapa. Po raz kolejny. Pokój 103. Tam, o ile dobrze pamiętam, drzwi były zatkane. To co, zostaje nam pójść na górę teraz. Spadaj. O, nie mogę otworzyć drzwi. Kto by się spodziewał? Okej. Czy stąd możemy gdzieś jeszcze pójść? Na... Zaraz, pierwsze piętro. Okej, a drugie? Nie, dobra, wszystko już zwiedziliśmy. W takim razie... Pierwsze piętro. Here I go. Ale najpierw... Nie, tu nie ma nic. Poza kartonami. Kartony to bardzo niebezpieczne rzeczy. Spytajcie Hanki! Ale już jej nie spytacie, wiecie dlaczego? Bo ona nie żyje! Kurde! Kamera! Podążaj za mną! Okej. Kurde, James dziwnie się... Dziwną ma animację, kiedy się odwraca. Gdzie mogę iść? Gdzie powinienem pójść? Aki, pójdę tędy. Też mam takie wrażenie, że ja, jak się tym bawiłem, to... No kurde! Nie tędy! Chciałem powiedzieć, że jak miałem wrażenie, że jak się tak bawiłem tym obracaniem, to on robił jakieś kroki do przodu tak trochę. Ale to nic. Cześć ja. Jaka szkoda, że nie żyjesz. Do widzenia. Oczywiście to tak zrobili, żebyśmy nie widzieli, że to jest model Jamesa. Ach, kurde, niezłe skurczybyki. Chytre. Kurde, biegnij, James. Klucze do wyjścia pożarowego. I idziemy. Ładne wyjście pożarowe, ja pierdzielę. Chciałbym mieć apartament z widokiem na drzwi. Otwierasz okno. Nie możesz wpuścić zasranego słońca, bo widzisz tylko drzwi. To też 5 cm od okna. Za drzwiami nie ma schodów pożarowych, zauważyłem to. Może zdemontowano je podczas budowy sąsiedniego budynku. Jaki architekt by na to kurde pozwolił, żeby w ten sposób wybudować jakiś sąsiedni budynek? No proszę. Myślę, że dam radę się tam dostać przez to okno. Uff, cóż to za niemożliwy wyczyn. Nie, James, bo spadniesz. Po prostu... Nie znasz słowa niebezpieczeństwo, no nie? Ty wszystko zrobisz. Ale tego nie chciałem, żebyś zrobił! Nie, nie wracaj się! Już to widziałem. Dobra. Chyba coś utknęło w muszli klozetowej. Wyciągniesz to? Jak już powiedziałem, on nie zna słowa... Nie zna znaczenia słowa niebezpieczne. I tym bardziej ohydne i okropne. Musisz wszędzie wsadzić tę twoją łapę, James. To chyba portfel. Mam kurde nadzieję, że jest kasa w środku. Ale nie, bo jest karteczka. 14, 3, 8, 17. Dobra. W portfelu znajduje się jakaś... Ale ja nie chciałem, żebyś... Nie ma sensu dalej się w tym babrać. Od samego początku nie było sensu babrać się w tym, James. Nawet kurde świnio rąk nie umyjesz. Chociaż nawet jakbyś chciał, to byś nie mógł, bo pewnie wody nie ma. Ani mydła. Ale jest za to health drink. Ach, James.
Okej. Tam jest safe, nie? Te liczby były do safe'u. Ale ja najpierw się rozejrzę trochę po okolicy, nie ma nic. Okej. Kurde, nie mapa. Stop. Nie. Ale warto tutaj zająć się tym. No kurde! Notatnik. To było to. Przepiszę te liczby. Portfel wyciągnięty z klozetu. Co to za zajebisty tytuł. To dla notatki. 14. 3. 8. 17. OK. Jest. I tak. 14. 3. Oczywiście strzałki też mają znaczenie, nie? 8. 17. Jest! Żadnego poszanowania dla prywatności, co nie? Naboje do pistoletu. 4 paczki. Złodziej. Ile już ja tego mam? Kurde, ani razu nie wystrzeliłem niczego z mojego pistoletu. 120 i 10. Ja pierdzielę. Jestem niezły. Jestem zajebisty. O! Dobra, masz szczęście, że mnie nie obrzygałeś, bo byś zapłacił swoją krwią. Okej. A, dobra, tu jeszcze nie... Tędy jeszcze nie pójdę. Gdzie tutaj jest mapa tego budynku? Jestem ciekaw, czy w ogóle jest mapa tego budynku gdzieś tutaj. Zamknięte. Najwyraźniej zamek się zepsuł. Czekałaś na mnie, nie? Czekałaś specjalnie na to, że dam... Jak ci dam wpierdziel, co? Dawaj! No. Taka zniewaga krwi wymaga. Złapię cię i dam piramidogłowemu, żeby mnie zostawił w spokoju. Ha, i co? Chyba wszystko tutaj zwiedziłem. Idę na dół. Because why the fuck not? Nie mogę otworzyć tych drzwi. Tu nie ma niczego? Chyba nie. Dobra. Jej! Kurde, kto by pomyślał, że trzeba iść przez apartament, żeby gdziekolwiek się dostać w tej dziurze? Coś tutaj było. Moment. Pewnie na Karalucha się gapił. Bo ten dźwięk oznacza, że tutaj Karaluchy są. Myślisz, że nie wiem, jak ty działasz? Spadaj. Okej, spokój. O! O! Pudełka po żarciu. Oczywiście James nie sprawdzi, czy tutaj jest coś do jedzenia, no bo... Co z tego, że może umrzeć z głodu? Pluszowy miś musiał należeć do dziecka, które tu mieszkało. Zdefiniuj słowo dziecko, James. Tu nigdy nie wiadomo, co w tym Silent Hillu może się stać. Nie mogę otworzyć tych drzwi, ale te możesz. Możesz te otworzyć. Nie odwalaj mi tu Jeffa the Killera, błagam cię. No, nareszcie mogę ci po imieniu mówić. Kurde, patrzcie na nią, ona wygląda jakby była po 30, a tak naprawdę ma z 20 lat, to jest nastolatka. Czy jak się ma 20 lat, to jest się jeszcze nastolatką?
It's easier just to run. Besides, it's what we deserve. No, I'm not like you. Czemu James tak mówisz w ten sposób, jakby się znał? You afraid? Siedzisz tutaj z nożem, myślisz, że nie powinienem się ciebie bać? I'm sorry. Mam kurde drewnianą deskę, nie zadzieraj ze mną. It's okay. Ma większy zasięg. Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? Lubię tą muzykę, która teraz leci w tle. So all you know is she lives. W sumie ogólnie cały soundtrack w tej grze what lubię. Did you say? A? How do you know that? Well, I just figured. Because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? Przecież szukasz swojej mamy. I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Nie, ale znalazłem jakiegoś grubego kolesia, który żyga i w kiblu. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead. No fajnie, James, wyjaw jej swoje sekrety. I don't know why I think she's here. Wcale nie pomyśli, że jesteś powalony. Mimo tego, że ona też nie jest zbyt stabilna. I'm not crazy. At least I don't think so. I've got to find my mom. No właśnie. Uciekaj, Angela, ale ty nie wiesz tym, czym kurde ja jestem. Nie wiesz, kim jestem. Besides, I just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Tak, pewnie. Zostaw jedyne narzędzie do obrony, które możesz mieć. Te potwory nic ci nie zrobią. Ta bicza coś ma nie po kolei w głowie. Ale kurde, ta gra ma w sobie to, że żadna postać, którą spotkamy, nie jest wcale specjalnie wkurzająca. Więzień. W sumie nawet i niespecjalnie, w ogóle nie są wkurzające. Są tak dobrze zrobione. Na podłodze leżą czasopisma, nic niezwykłego. Cholera, ale jak ja się podoba ta melodia. Ale niestety trzeba iść dalej. Nie posiadam, a no tak. Dobra, rozumiem, James. O, o, karaluch mnie dziabnął. A! A! Jak możesz być dziabnięty przez karalucha w nogę, skoro nosisz buty? Czy karaluchy w ogóle gryzą? Niech to, zapomniałem, że mapy nie mam. Ble. Dobra. Tu... O, spadaj, głąbie jeden mały. Masz szczęście, że jesteś taki mały. Byś nie był, to już byś leżał i kwiczał. Tych drzwi jeszcze nie sprawdziłem, ale zamknięte. Dobra. No idź, idź! Z bara, James, z bara! Jeżeli ktoś ci przeszkadza. Na półce nie ma niczego, co wyglądałoby na przydatne.
Na półce nie ma w ogóle niczego oprócz tych. O, okej, dobra. Już wiem, już wiem. Jeszcze tu, o właśnie, save jeszcze jest.